Ostatnio pomogłam w adopcji pieska. Piesek ma na imię Salsa, pseudonim Siuśka. To dlatego, że to dorosły pies z trudnymi doświadczeniami i każde nowe poznanie człowieka czy nowy dźwięk powoduje, że Salsa kurczy się, napina albo ucieka. Tak reaguje jej układ nerwowy. Oczywiście są momenty, że Salsa jest w otoczeniu ludzi, którym ufa, czuje się bezpieczna podczas głaskania. My tak samo jak Salsa mamy układ nerwowy, który w sytuacjach stresu przygotowuje nas do ucieczki albo do ataku. To współczulny układ nerwowy. Ale skoro jest coś, co powoduje, że szybciej bije nam serce, musi być też drugi element tej układanki, który będzie spowalniał nasze bicie serca i wprowadzał nasze ciało w równowagę. To jest układ przywspółczulny, a główne skrzypce w tym układzie gra nerw błędny, który zaczyna swoją drogę w czaszce, a kończy w jelitach. I tak samo jak skrzypce, które mają struny i potrzeba je dobrze nastroić, żeby wydały dźwięk, jaki chcemy usłyszeć, tak nerw błędny można stymulować, żeby spowalniał nasz oddech w sytuacjach, kiedy się stresujemy, na przykład przed klasówką, odpowiedzią ustną czy pierwszą randką. Pewnie teraz zastanawiacie się, no dobrze, to co zrobić, żeby stymulować nerw błędny? Podam wam dzisiaj dwa ćwiczenia. Jedno jest związane z oddychaniem torem brzusznym, ale zanim to najpierw sprawdźcie, jak naturalnie oddychacie. Połóżcie jedną dłoń na klatce piersiowej, a drugą na brzuchu i zróbcie trzy oddechy. To jak zwykle oddychacie. Jeden, dwa, trzy. Dla mnie jako kobiety naturalnie bardziej porusza się klatka piersiowa, ale żeby stymulować nerw błędny, potrzebuję poruszyć przeponą. W tym celu może być pomocne wyobrażenie sobie, że w brzuchu mamy balon i chcemy go napełnić, biorąc oddech. Zróbcie teraz trzy takie oddechy, kiedy napełniacie właśnie ten balon, który znajduje się w brzuchu. Możecie dalej trzymać dłonie na brzuchu i zrobić oddech, który napełni ten balon. Jeden oddech, drugi oddech, trzeci oddech. Dodatkowo, jeśli wydłużycie wydech, to da sygnał do waszego ciała, hej, wszystko jest bezpiecznie, możesz się zrelaksować. Drugie ćwiczenie na stymulację nerwu błędnego to jest napinanie mięśni brzucha. Po prostu zepnijcie mięśnie brzucha tak, jakby stanowiły tarczę przed wszystkim, co was otacza. Wytrzymajcie tak 5 sekund i rozluźnijcie. Zróbcie tak jeszcze raz. Napnijcie mięśnie brzucha, wytrzymajcie 5 sekund i rozluźnijcie. No dobrze, czyli znacie już sposoby na to, żeby pomóc swojemu układowi nerwowemu wprowadzić ciało w stan relaksu czy rozluźnienia. Ale oprócz tego mam jeszcze jedną przewagę nad zwierzętami. Ona znajduje się tutaj. Jest to kora nowa i jest to nasza zdolność do tego, żebyśmy mogli myśleć, analizować, dokonywać autorefleksji. Przynajmniej do tej pory jeszcze nie słyszałam o badaniach, żeby mówiły, że pies siedzi i zastanawia się albo martwi, dlaczego wczoraj szczeknął na kolegę 3 razy, a nie 5. My natomiast mamy zdolność do tego, żeby przejmować się tym, co zdarzyło się wcześniej, żałować tego albo martwić się tym, co nastąpi za chwilę, na przykład egzaminem czy wystąpieniem na scenie. Dowiedziono poprzez praktykę już 1000 lat temu, że medytacja może nas uwolnić od tego koła zmartwień. Dziś praktyka uważności jest wprowadzona do szkół jako element programu edukacji, na przykład w Wielkiej Brytanii, Holandii czy Stanach Zjednoczonych. Ale na czym polega praktyka uważności? Opowiem wam to, posługując się pewnym porównaniem. Jak byłam małą dziewczynką, chodziłam czasami nad rzekę, tam był drewniany mostek, siadałam na nim i wrzucałam do tej rzeki patyki albo suchą trawę i z ciekawością obserwowałam, która z tych rzeczy przepłynie na drugą stronę jako pierwsza. Za żadną z tych rzeczy nie biegłam, tylko wrzucałam kolejne i znowu obserwowałam dalej.
Pewnie dzisiaj to nie jest najlepsza forma dla dzieci spędzania wolnego czasu, ale możecie to wykorzystać do tego, żeby po prostu obserwować, jak wasze myśli pojawiają się i potem przychodzi następna. Zamiast stawać się niewolnikiem jakiejś myśli albo followersem. Oczywiście w tym, żeby uwolnić nasz umysł od tej gonitwy myśli, znowu przychodzi z pomocą oddech. Ale ponieważ to już dzisiaj ćwiczyliśmy, to powiem wam, jak można skorzystać z uważności w kontakcie z własnym ciałem. Jak teraz siedzicie, oglądając to wystąpienie, zamknijcie na chwilę oczy, żeby odgrodzić się od tych bodźców, które was otaczają. I jak zamkniecie oczy, zobaczcie, jak się układa wasze ciało na krześle, jak rozkłada się jego ciężar, jak opierają się plecy o oparcie. Czy macie prosty kręgosłup? Teraz skupcie uwagę na stopach. W takich chwilach jesteśmy obecni w kontakcie z naszym ciałem i tymi doznaniami, które pojawiają się w nim na bieżąco. To zazwyczaj utrudnia myślenie nam o czymś innym. Dodatkowo możecie sprawdzić, które miejsce w waszym ciele szczególnie potrzebuje waszej uwagi. W moim przypadku napięcie często kumuluje się w ramionach. Można zatem wziąć taki intencjonalny oddech, myśląc o tym miejscu, z myślą jest bezpiecznie, a przy wydechu pomyśleć, moje ciało się luzuje, moje ramiona się relaksują. Spróbujcie, weźmy dwa takie oddechy. Wdech, jest bezpiecznie i wydech, moje ciało się relaksuje. Jeszcze raz, wdech, jest bezpiecznie. Wydech, moje ciało się relaksuje. Czyli wiecie już, jak możecie wpływać na swój układ nerwowy, żeby pomagał wam przy okazji sytuacji stresowych. Wiecie też, że praktyka uważności to też kontakt z chwilą obecną, w której może wam pomóc wasze ciało. Ale praktykę uważności można stosować dosłownie wszędzie. Możecie sobie wyobrazić, idąc ulicą, że idziecie ten spacer razem w towarzystwie Feynmana i jego taty. Richard Feynman opowiada o tym, jak chodził z ojcem do lasu i ten nie mówił mu, to jest sikorka, a to dzięcioł, tylko skłaniał go do uważnej obserwacji ptaków i tego, co one robią. Jak zdobywają pożywienie, jak się poruszają. Może dlatego Richard Feynman był wybitnym naukowcem i fizykiem, bo ta ciekawość towarzyszyła mu już do końca życia. Jest jeszcze trzeci element naszej niezwykłej umiejętności i mocy, którą możemy wykorzystywać w sytuacjach stresu. Jest nim uśmiech. Na stronach International Laughter Yoga możecie wyczytać badania naukowe, w których udowodniono, że praktyka jogi śmiechu zmniejsza poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, o 28%. Joga śmiechu to ćwiczenia ruchowo-oddechowe, gdzie dodatkowym elementem jest śmiech, który jest wolicjonalny. To znaczy śmieję się, bo wybieram, że się uśmiechnę. To powoduje, że sygnały, które docierają do naszego mózgu, mówią o tym, że się uśmiechamy i uwalniają endorfiny, czyli hormony szczęścia. Co więcej, były badania wykonane w Australii, które pokazywały, że samo włożenie długopisu do ust w ten sposób i przytrzymanie go kilka minut zwiększa poziom zadowolenia i polepsza samopoczucie osób, które były badane. Myślę, że gdyby salsa, wel siuśka, wiedziała o tym wszystkim, o czym wy wiecie teraz, to lepiej przechodziłaby sytuację niepewności i zmiany. Także zachęcam was do tego, żebyście oddech, ciało i uśmiech wzięli ze swojego najlepszego przyjaciela, który może wam pomóc w sytuacjach stresowych.